Dzień dobry Państwu. Ewelina Włodarczyk, zapraszam na Info Lipno. W dzisiejszym programie zobaczycie. Powiatowe targi edukacyjne za nami. Jach Paszkiewicz wybierał dzieło roku 2016. Grali dla chorej Julci. Powiatowy rzecznik praw konsumenta w bibliotece. Szóstoklasiści zmierzyli się ze sprawdzianem podsumowującym. A także ksiądz Mariusz Butkiewicz zasłużonym dla miasta Lipna. Powiatowe targi edukacyjne odbyły się 31 marca i przyciągnęły do Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ponad 800 gimnazjalistów z całego powiatu. Spotkanie to z roku na rok staje się coraz bardziej popularne wśród uczniów i zrzesza coraz większą liczbę odwiedzających. Impreza rozpoczęła się prezentacjami szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipnowskiego. Publiczna Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Lipnie zaprezentowała występy wokalne i instrumentalne podopiecznych. Uczniowie Zespołu Szkół imienia Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą przedstawili kabaret w restauracji, a przedstawiciele Zespołu Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego w Skępem poprzez zabawne scenki rodzajowe pokazali, do jakich klas mogą zapisać się przyszli uczniowie ich szkoły. Na scenie pojawiły się także cheerleaderki z Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta oraz wokaliści śpiewający w różnych językach dostępnych w ofercie placówki. Gospodarze, czyli uczniowie ZST, zaprezentowali Dzień z Życia Chłopaka z wykształceniem zawodowym. Powiatowe targi edukacyjne to impreza, która już po raz czwarty się odbywa. Po raz czwarty również w naszej szkole. Impreza jest o zasięgu powiatowym. W tym roku przybyła rekordowa liczba gimnazjalistów, ponad 800. Celem imprezy, jak co roku, jest zapoznanie z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipnowskiego. Podczas powiatowych targów edukacyjnych rozlosowano wśród przybyłych gimnazjalistów nagrody, po jednej dla każdej ze szkół. Były to karty pamięci i pendrive'y. Na targach, poza przedstawicielami szkół, pojawili się także pracodawcy i reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, którzy przybliżyli zainteresowanym uczniom specyfikacje zawodów, w których mogliby się kształcić. Takie wydarzenia mają na celu przede wszystkim przedstawienie młodym ludziom oferty okolicznych placówek po to, żeby nie musieli wyjeżdżać do większych miast, aby realizować swoje marzenia. Po oficjalnych prezentacjach poszczególnych szkół przyszedł czas na poznanie ich szczegółowej oferty. Najszerzej mógł przedstawić się Zespół Szkół Technicznych ze względu na odbywające się tam targi. Młodzi mieli okazję sprawdzić, jakich zawodów mogą nauczyć się w tej szkole, a nawet spróbować swoich możliwości w pracowniach. Jesteśmy po pierwsze największą szkołą w powiecie lipnowskim. Mamy największą ofertę, jeżeli chodzi o zawody, zarówno na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, jak i technikum. Poza tym posiadamy Centrum Kształcenia Praktycznego jako jedyni w powiecie. Jest to baza tak rozbudowana, że nie sposób jej przenieść, a zorganizowanie targów edukacyjnych bez pokazania bazy kształcenia zawodowego jakby mija się z celem. Gimnazjaliści mieli także wyjątkową okazję poznać zwyczaje okolicznych szkół, zamienić słowo z nauczycielami oraz zintegrować się ze starszymi kolegami. Moim zdaniem takie spotkania są bardzo potrzebne. Integrują uczniów, dużo pokazują, jaką szkołę wybrać dla gimnazjalistów. Każda placówka przygotowała wiele atrakcji dla przyszłych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a odwiedzający ich gimnazjaliści byli bardzo zadowoleni z tego rodzaju wydarzenia. Dzieło roku to konkurs organizowany przez Miejskie Centrum Kulturalne tradycyjnie już od kilku lat. Do tej pory prace oceniane były w kilku kategoriach: obraz, grafika, rzeźba, rysunek, fotografia oraz multimedia. Tegoroczna edycja przewidywała tylko sztukę wizualną. Komisja artystyczna w składzie Jach Paszkiewicz, pani Joanna Jabłońska oraz pan Andrzej Pyrko na swoje barki wzięli ciężar rozstrzygnięcia tegoż konkursu. Prac do konkursu przystąpiło 13. Nie ukrywamy, że jury miało duży dylemat, aby ogłosić werdykt. Konkurs Dzieło Roku przeznaczony jest dla mieszkańców, artystów mieszkających w mieście Lipnie. Postanowiliśmy sprawić im niespodziankę i projekt dyplomu jest projektem wykonanym przez dziecko autystyczne. Pomysł na taki dyplom powstał podczas wystawy pod nazwą Kultura Autyzmu, która odbyła się 18 marca w MCK. Tegorocznym patronem honorowym tradycyjnego konkursu był burmistrz miasta Lipna Paweł Banasik. Jest to niesamowita impreza, rzadko spotykana w ogóle w kraju. Taki przegląd artystów lokalnych, którzy z jednej strony mają
i to profesjonalne przygotowanie, czyli mogą naprawdę przedstawić dzieła na tym otwartym konkursie wybitne, jakby ocierające się o jakiś warsztat, który niesie ze sobą skończone studia czy szkoła artystyczna, ale też to, że w konkursie otwartym na dzieło roku pokazują się prace ludzi, którzy dość amatorsko, ale z wielkim sercem traktują to, co robią. Tytuł dzieła roku 2016, czyli nagrodę Grand Prix, otrzymała praca z rodzaju Altered Art, którą wykonała Marta Turska-Grochocka. Jest to książka wycofana z obiegu bibliotecznego, ze sklejonymi kartkami i całkowicie zmienionym wnętrzem. Altered Art polega na nadawaniu nowej funkcji przedmiotom codziennego użytku, zmienianiu ich, dekorowaniu i nadawaniu im nowego znaczenia. Szukaliśmy takich dzieł, które są po prostu robione przez artystów od serca. Po prostu z powodu tego, że mają wenę i powstaje dzieło. Dlatego też wyróżniliśmy, daliśmy nagrody rzeczom, które nas zaskoczyły. Ta książka, która dostała Grand Prix, to jest dzieło, które no, nie istnieje w podobnej formie gdzie indziej. Jest to rodzaj, nie wiadomo, czy pamiątki, czy jakiegoś sekretu, czy właśnie dzieła sztuki, które jest przestrzenne, które można powiedzieć, że książka staje się w pewnym momencie rzeźbą, a jednocześnie takim zapisem malarskim jakiegoś silnego, można powiedzieć, uczucia, czy takiej emocji, którą artysta miał w sobie, żeby stworzyć to dzieło. To nas zainspirowało do dania tego Grand Prix. Spośród 13 prac z zakresu sztuk wizualnych jury przyznało następujące nagrody. Pierwsze miejsce Annie Olszewskiej, drugie miejsce Annie Orenkiewicz oraz trzecie miejsce dla Jarosława Kowalskiego. Wyróżniono także pracę Stanisława Głowackiego. Ember Tune to zespół działający przy Miejskim Centrum Kulturalnym. Powstał w 2013 roku, a w obecnym składzie gra ponad rok. Tworzą go Lipnianie: Marta Turska-Grochowska, Arek Zalewski, Dariusz Gulcz, Arek Socha i Ania Sikorska. Członkowie zespołu postanowili przyłączyć się do akcji charytatywnej, w której zbierane są pieniądze dla 8-miesięcznej Julii Sitkowskiej, która jest chora na zespół Strudża Webera. Dlatego też zagrali koncert w Lipnowskiej na Wojce w minioną sobotę. Mogliśmy na nim usłyszeć ich autorskie kawałki, do których tekst pisze Marta Turska-Grochocka, a muzykę komponuje Arek Zalewski. Zgubmy się, niech świat szuka nas od nowa. Pieniądze zebrane ze sprzedaży biletów w całości zostały przeznaczone na rzecz chorej Lipnianki. 4 kwietnia odbyło się spotkanie z Anną Ziemińską, powiatowym rzecznikiem konsumentów działającym przy Starostwie Powiatowym w Lipnie, dotyczące prawnych uwarunkowań sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadań instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Organizatorem tego wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna. Na tym spotkaniu, proszę Państwa, mówiłam tutaj o głównych takich zasadach bezpieczeństwa w trakcie zawierania umów na odległość, umów zawierania poza lokalem przedsiębiorstwa. Przybliżyłam konsumentom informacje na temat sposobu zawierania, sposobu odstępowania od takiej umowy. Nakreśliłam, jakie obowiązki powinien spełnić przedsiębiorca, który działa za pośrednictwem internetu na przykład, czy poza swoim lokalem przedsiębiorstwa. Do zadań rzecznika należy ochrona praw konsumenta oraz bezpłatne poradnictwo dla wszystkich zainteresowanych oraz potrzebujących pomocy w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych oraz uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej w Lipnie. Główną dobrą radą, proszę Państwa, dla wszystkich nas jest zdrowy rozsądek oraz chęć takiego wyrobienia u siebie postawy asertywnej wobec przychodzących do nas przedstawicieli handlowych, bądź też sztuczek, jakie czasami na jakie czasami jesteśmy, że tak powiem, narażeni. Nie zabrakło pytań skierowanych do pani rzecznik, które dotyczyły wielu zagadnień bezpośrednio związanych z prawami i obowiązkami konsumenta, jak i sprzedawcy oraz ubiegania się o reklamację.
Sprawdzian, który we wtorek 5 kwietnia napisali uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej, był pierwszym poważnym egzaminem w życiu młodych żaków. Był to sprawdzian pisemny i składał się z dwóch części, matematyczno-humanistycznej oraz z języka obcego nowożytnego. Tegoroczni szóstoklasiści są zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu. Od przyszłego roku ma on zostać zlikwidowany. Jak uczniowie szkoły podstawowej nr 2 oceniają pierwszą część egzaminu? Problemów nie było. Tylko trochę był stres z początku, ale potem przestało być ciężko i najciężej było z matematyki. Sprawdzian z matematyki był naprawdę trudny, z polskiego by przeszedł. Były dwie formy wypowiedzi, ogłoszenie i kartka z pamiętnika. Mi też poszło łatwo z polskiego. Z matematyki było gorzej, bo trochę trudniejsze zadania otwarte były, zamknięte były łatwiejsze. Wyniki egzaminu uczniowie otrzymają w czerwcu wraz ze świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły podstawowej. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia podstawówki, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Co oznacza, że przyszli absolwenci mogą spać spokojnie, gdyż sprawdzianu nie można nie zdać. 21. sesja Rady Miejskiej w Lipnie odbyła się 6 kwietnia w Miejskim Centrum Kulturalnym. Była to sesja nadzwyczajna, na której kluczowym punktem obrad było nadanie zaszczytnego tytułu zasłużonego dla miasta Lipna księdzu Mariuszowi Butkiewiczowi. Powiem szczerze, że z wielką tremą przemawiam i wzruszeniem, tym bardziej, że badając dzieje tego miasta, począwszy od średniowiecza, czuję głębokie wzruszenie, że mogę wśród tylu wybitnych, odznaczonych tym tytułem dzisiaj uczestniczyć. Ksiądz Mariusz Butkiewicz zapoczątkował w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wydawanie tygodnika parafialnego pod tytułem Antoni. Ponadto jest współautorem 5 publikacji z serii Lipno – Kartki z dziejów. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie, proboszczowie i administratorzy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, miejsca historyczne zabytkowe refleksji, wspomnień i zadumy w Lipnie, materiały źródłowe do dziejów Lipna oraz najnowsza Lipno – Małe Miasto Wielkich Ludzi. Tuż po sesji odbyła się promocja nowej książki, której autorami są ksiądz Mariusz Butkiewicz, Dorota Kostecka i Iwona Grubecka. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy już za tydzień. Drodzy Państwo, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zapraszają na przedstawienie pod tytułem Kopciuszek. Spektakle odbędą się 9 i 10 kwietnia o godzinie 16 w kinie na Wojka. Cegiełki uprawniające do wejścia w cenie 5 zł są do nabycia w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 lub też w dniu spektaklu w kasie kina. Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na wsparcie Julii Sitkowskiej, chorej na zespół Strudża Webera oraz na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. Wszyscy aktorzy, reżyseria i wsparcie techniczne odbywa się charytatywnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia i pięknego słońca. Do zobaczenia za tydzień.